kochani, tradycyjnie spotykamy się po raz kolejny, a już po raz siódmy. Przed tą salą po raz siódmy się spotykamy tutaj, tradycyjnie, czyli ten czas leci nieubłaganie i bardzo szybko. Chciałbym przede wszystkim serdecznie podziękować zawodnikom za sukcesy, które są ich autorstwa. Zaraz otrzymają książki. Oczywiście tych sukcesów nie byłoby, gdyby nie było sponsorów. Trenerów najpierw. Ja myślę, że sponsorów. Trenerzy będą. Szukamy. Oczywiście dziękuję bardzo serdecznie ekipie naszych trenerów. Wojtkowi, bez którego by oczywiście nie były śrubki wkręcane. Dziśowi Mikulskiemu, który to wszystko ogarnia i doprowadza do tego, że mamy jak żyć. A przede wszystkim w tym roku serdecznie, jeszcze raz, po raz kolejny, Peniowi Małyszowi. Gorące brawa i oklaski, dzięki niemu jesteśmy. Dlatego, że brakowało. Proszę, drodzy kochani. Chciałem teraz podziękować właśnie zawodnikom naszym. Oczywiście wszyscy powinni być uhonorowani, no ale tutaj tylko tym, którzy zdobyli te pierwsze, najważniejsze miejsca. Bardzo tutaj Sebastiana proszę, Sebastian. Meksyko wchodzi się do tymi świata. Wytrwał i dalej te sukcesy, dalej te. Teraz zacznę od najmłodszego. Gdzie jest Iwo Chlebiej? Oczywiście nasza Jagódka również tobie dziękujemy za mistrzowski tytuł kolejny. Dobrze, kurde, że stoisz na stopni. Powiem wam szczerze, że trochę dziwnie to zabrzmi, ale chciałem również podziękować najstarszemu naszemu zawodnikowi, Mateuszowi Nyczowi. Jestem nie tak dawno, wszystkie marzenia, które w tym roku no i oczywiście chciałbym tutaj podziękować Danielowi Niestrojowi, który rzutem na taśmę zakwalifikował się na Mistrzostwa Świata, uczestnik Mistrzostw Świata 20 w Krakowie. Rodzicom przede wszystkim, że są również z nami, że pomagają. Mierka nie istniała. W związku z tym kończę na podziękowaniach.